Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Sprawdźmy To. Jak słyszycie, mogę być jestem trochę podziębiona, więc trochę przez nos mówię, ale i tak chcę dla Was nagrać ten odcinek, więc jedziemy z koksem. Jak widzicie, dzisiaj oceniamy sobie magazyn Lego Ninjago Legacy, wydanie specjalne. Tradycyjnie magazyn kosztuje 19,99, a do niego dostajemy dwie minifigurki, jak widzicie, Wu versus Skulkin. Skulkin, dokładnie. Do tego dostajemy jeszcze kartę limitowaną z nowej serii kart Lego Ninjago Trading Card Game 5. Seria piąta konkretniej, a konkretniej to następny poziom. Więc no, okej. Okay. Ogólnie ja raczej nie będę zbierała tego dodatku, ponieważ ma dużo mniej kart niż poprzednie, jak tu widać na tej saszetce z kartami, która jest dołączona też do tego magazynu, jak widzicie, następny poziom. Nowa oprawa graficzna, to jest spoko. No i ogólnie w tej serii zamiast tradycyjnie 256 kart mamy tylko 126, więc szkoda, nie wiem. Po prostu nie mam ochoty zbierać tego samego praktycznie wydania kart, tylko że z innymi postaciami, więc może zacznijmy sobie od otwarcia tej saszetki. Tutaj próbuję jakoś sobie tak ładnie ją otworzyć, żeby zachować na później, bo ja lubię zachowywać sobie po jednym egzemplarzu z każdego wzoru. O, jak widzicie, jak ładnie się otwiera. O, no więc taka moja opinia. Ja niestety nie będę zbierała tego dodatku, więc nie liczcie na to. Za dużo kasy by na to poszło, patrząc na to, że tylko 126 kart jest. Tym bardziej nie chcę się wydawać czterech dych na sam album, więc no, widzimy nowe zasady do gry, nowa tutaj oprawa wizualna, no i lecimy z kartami. Wybuch Spinjitzu Kaya, tradycyjnie odwrócone. Pojazd bojowy Kaya. Ogólnie, jak pamiętacie, mówiłam, że wolałabym zamiast tego naklejki zbierać. Next Level Ultra J, odważny cyfrowy J oraz kolejna karta, wyluzowany Scott. Trochę nie po kolei te karty, jak widzicie, były, bo ta specjalna była na środku, ale mi to tam obojętnie, tak nie zbieram tego, więc lecimy także, o, trochę tutaj kamera się przestanowiła, więc może lećmy po prostu już z magazynem sobie, ja nie przeglądałam go jeszcze, więc nie wiem, co jest w środku. Jak widzicie, tutaj mamy samo Kaya na okładce, a z drugiej strony będzie Nukal, spoko, dwa szkielety może być. Tutaj tradycyjnie komiks, jak widzę, tutaj mistrzu chyba spotyka jakimś wrogą armię szkieletów, tak dalej. Tam tradycyjnie była reklama innego magazynu, Lego Batman tym razem akurat, a nie Lego City. Także lecimy, tu mamy, jak widzicie, plakat z Kajem, druga część plakatu, tutaj spróbuję Wam pokazać. Kaj, mistrz ognia, także okej. Tutaj środkowy plakat, oni niczego się... oni nie boją się niczego, przepraszam, Ninjago, i tutaj plakat z całą drużyną ninja. No okej, okay, może być. Nii nie ma, ale co tam. Tu widzę, mamy kilka informacji na temat pojedynków na następnym poziomie, czyli tej nowej serii, tego, jak tutaj jakieś błyskawiczne pojedynki mamy. Nie wiem, na serio nie interesuje mnie zbytnio ta seria. Jak widzimy, mamy tu prace konkursowe. Super Water z Ninjago część 7, jak widzimy, w tym magazynie omawiają szkielety, armię szkieletów i tak dalej. Widzimy, mamy tutaj zagadki, o, i tutaj epickie pojedynki, seria dla kolekcjonerów, ja nigdy nie wycinałam tych rzeczy. I tu widzimy, mamy informacje na temat cyfrowego władcy z sezonu 3, także fajnie. Mamy tutaj reklamę magazynu Lego Jurassic World, jak widzimy, zmierzam już ku końcowi. Tradycyjnie reklama, rozreklamowanie jednego z tych zestawów serii Legacy, jak widzimy, mamy tutaj dwa pojazdy właśnie z sezonu 3. No i dalej mamy tu kolejne informacje na temat tamtego pojazdu oraz tutaj jakiś konkurs z nagrodami. No i tradycyjnie reklama kolejnego magazynu, jak widzimy, tutaj mamy Kai kontra Lasha, 22 października, kolejne wydanie. No i co muszę powiedzieć, znowu nuda, jeśli chodzi o te minifigurki, tak samo jak w tym magazynie, ponieważ Kaya już dostaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, tak samo jak Lasha, więc sorry, aż tak Wam się nie chce wpadać na pomysły, jakie minifigurki dawać do tych magazynów, że po prostu mieszacie te, co były. To słabe zagranie, jeśli muszę być szczera, no ale przejdźmy już do tych nie takich już nowych figurek. Także jak już widzicie, nasze minifigurki są złożone. Dlaczego mówiłam, że nie takie nowe? No bo
dosłownie te same minifigurki, jeśli chodzi o szkieleta, to może w trochę innej kolorystyce, dostaliśmy wcześniej. Wu pojawił się w drugim magazynie z serii LEGO Ninjago Legacy, czyli to nie było, że pojawił się po prostu w tym zwykłym LEGO Ninjago magazynie, tylko właśnie w Legacy, więc to jest takie dla mnie, o co wam chodzi. Tak sobie myślę, o Jezu, dzisiaj wszystko mi leci z rąk. Ale wracając, no zrecenzujmy tą figurkę Wu, no ogólnie Wu jako ten z Legacy, no wygląda spoko, no ma te fajne swoje złote symbole na ubranku, no i oczywiście ten smok, który nadal mi się podoba. No oceniam go po prostu pod kątem tego, że no figurka fajna, jeśli chodzi o figurkę, no ale sorry, już była w tym magazynie, no mogliście dać co innego. Jeśli chodzi o minifigurkę szkieleta, no to wygląda, no, w miarę spoko, ja się chyba nadal nie przyzwyczaję do tych nowych główek, które są po prostu, że tak powiem, wyrzeźbione specjalnie dla serii Legacy, no ale ogólnie, no, wygląda okej, mogli mu dać chociaż jakiś może naramiennik, czy napierśnik, czy coś w tym stylu, żeby nie wyglądał z tyłu tak goło, no ale poza tym figurka szkieleta jak figurka szkieleta, no, w miarę. Także jak widzicie, tak prezentuje się magazyn z serii LEGO Ninjago Legacy. Szczerze mówiąc, jeśli od początku zbieracie te magazyny, no to odradzam wam go, ten numer przynajmniej, ze względu na to, że sorry, już mieliśmy te minifigurki, może troszkę szkielet w innej kolorystyce, ale już było, to jest nudne, Blue Ocean, czy nie wiem, kto wam dyktuje, jakie figurki dodawać LEGO, ktokolwiek. Weźcie, postarajcie się i nie róbcie po prostu czytelników tego magazynu w konia, udając, że dajecie nowe figurki, bo po prostu nie było dwóch takich samych w jednym magazynie, ale były na przestrzeni kilku, więc sorry, ale trochę szacunku dla kupujących może następnym razem, no może nie następnym razem, bo widziałam, co jest w następnym magazynie, ale weźcie, pomyślcie trochę o kupujących i nie róbcie nas w konia. Więc jeśli chodzi o ten magazyn, to na tyle. W komentarzach piszcie, co wy sądzicie o tym magazynie. A ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!